Dzień dobry, z tej strony Alina Czerzewska, sieć obywatelska Watchdog Polska. To jest nasza premiera, jeżeli chodzi o streaming i live, więc proszę Was o informację, czym jesteśmy na wizji, czy nas widzicie, czy nas słyszycie. O, widzę, że są 33 osoby. Widzę komentarze. Grzegorz Kuca, dziękuję, dziękuję, widać i słychać. Super, dziękuję Pani Moniko. O, już widać, coraz więcej, coraz więcej. Mamy taką prośbę, udostępniajcie w różnych grupach i polonijnych, i obywatelskich, i demokratycznych, tak ażeby osoby mogły dołączyć i również zgłaszać nam na żywo te sytuacje, które dotyczą Was, te pytania, które Was dotyczą. To jest taka trochę sytuacja no, dla mnie bezprecedensowa, że w tak szybkim czasie organizujemy, no to jest bardzo oddolny i taki odobywatelski zew do współpracy i do samoorganizowania się właściwie. O, Vancouver jest z nami. Dzień dobry. Ja czekam na panią Anetę z Chile, ponieważ tutaj jej też poświęcimy czasu trochę, albo w ogóle osoby z Chile. Też zapraszamy osoby z zagranicy, gdzie nie utworzono obwodowych komisji wyborczych, bo wiemy, że takie były problemy. Dobrze, to dwa słowa wprowadzenia. Ja się nazywam Alina Czerzewska, jestem członkinią sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Będę rozmawiała z Marcinem Wolnym i z Marcinem Szwedem z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To są prawnicy, którzy są ekspertami, odpowiedzą na moje i wasze pytania dotyczące tego, czym są protesty wyborcze, ale bardzo konkretnie. Inicjatywa tego zorganizowania spotkania padło na takiej naszej grupie WhatsAppowej, zdradzam teraz kulisy, taka grupa różnych organizacji pozarządowych, w których rozmawiamy o tym, jak się organizować, co robić i też będę wymieniała pewne organizacje, do których możecie Państwo, o których wiemy, że one służą swoją pomocą i że też organizują. Mamy na te protesty wyborcze bardzo mało czasu. To są 3 dni od podania oficjalnych wyników wyborów przez PKW, Państwową Komisję Wyborczą. To oficjalne ogłoszenie może nastąpić w każdej minucie, więc jeżeli Państwo dostaniecie informację, wyskoczy Wam powiadomienie, że podano, to wrzućcie nam tutaj linka, żebyśmy wiedzieli, że to dzisiaj, bo od dzisiaj będą leciały, no to za chwilę Marcin Wolny albo Marcin Szwed powie dokładnie, jak będą leciały te terminy. I tak, a w tle nie widzicie, ale jest z nami i ogarnia i pilnuje tego technicznie, żeby to wszystko się udało, jest Katarzyna Batko-Tołódź. Katarzyna jest wiceprezeską sieci obywatelskiej Watchdog Polska. I no tak, wszyscy jesteśmy w jakiejś sytuacji, to teraz proszę o usprawiedliwienie, jesteśmy w sytuacjach urlopowych, ja jestem, słuchajcie, w kamperze z lat 70. W każdej chwili może wywalić kogoś z internetu, z tego live'a, więc miejcie na wyrozumiałość, jak to już tak powiem, freestyle obywatelski, freestyle demokratyczny, organizujemy się, co robić. Z tego sprzed paru godzin informacja, że jest różnica 500 tysięcy głosów, czyli to jest, wydaje mi się, liczba do ogarnięcia, żeby móc wpłynąć na to, ażeby wybory można było unieważnić. Temu służą właśnie protesty wyborcze. Protest wyborczy to nie jest to, z czym nam się najczęściej kojarzy, czyli nie, że wychodzimy na ulicę, to jest obywatelskie narzędzie prawne zapisane w kodeksie wyborczym, które i to jest pisanie pism o określonym formacie do Sądu Najwyższego. I w tym momencie oddaję głos Marcinom. I tak, najpierw opowiemy, czym są te protesty w prawie.
Potem porównamy, jak się różni, jakie są różnice pomiędzy składaniem protestów w Polsce oraz za granicą, w jaki sposób technologicznie składać ten protest, czy Poczta Polska, czy coś innego, ponieważ to też ma znaczenie. No i konkretne naruszenia, co jest materiałem na taki protest wyborczy. Dobra, to zaczynam od początku. Jak to wygląda w prawie? Bardzo konkretne rzeczy. Co musi spełniać takie coś, żeby można było nazwać protestem wyborczym? Czym jest protest wyborczy? Proszę bardzo. Może Marcin niech zacznie. Dobrze. Dobrze, więc proces wyborczy jest taką skargą, którą każdy wyborca może złożyć do Sądu Najwyższego, w której zarzuci jakieś naruszenia prawa wyborczego i wskaże, że te naruszenia miały wpływ na wynik wyborów, przed nimi słowy, że gdyby tych naruszeń nie było, no to wynik wyborów mógłby być inny. Zasady wnoszenia protestów wyborczych, to jest nasze prawo konstytucyjne w ogóle, to możliwość złożenia protestu wyborczego, więc jest to na pewno bardzo ważna sprawa. Najważniejsze kwestie dotyczące protestów wyborczych są uregulowane w kodeksie wyborczym, a także w tej specjalnej ustawie, która regulowała no właśnie te nadzwyczajne wybory, z jakimi mieliśmy do czynienia wczoraj, czyli te wybory w okresie epidemii. Po kolei jak to wszystko wygląda krok po kroku, więc zaczynając od początku, protest wyborczy może złożyć każdy wyborca, niezależnie od tego, czy głosował, czy nie głosował, może taki protest złożyć. Każdy wyborca, czyli na przykład organizacja, jakaś fundacja, stowarzyszenie swojego protestu wnieść nie może, natomiast musi to być konkretny wyborca. Ważne jest dochowanie pewnych terminów, ważne jest dochowanie pewnych formalności. Tutaj przygotowaliśmy w ramach Fundacji Helsińskiej taki projekt protestu wyborczego. Dobrze było, jeżeli Państwo zechcą złożyć swój własny protest, zrzucić okiem, jak taki protest pod kątem formalnym wygląda. My jeszcze za chwilę pewnie, jak rozumiem, do tych wszystkich formalności przejdziemy, zwrócimy uwagę na najistotniejsze kwestia. Na razie chcę jedynie powiedzieć tak ogólnikowo, czym ten protest jest. W każdym razie musimy pamiętać o dochowaniu terminu tych 3 dni i dochowaniu formalności, czyli pod kątem też takiego odpowiedniego sposobu sformułowania tego protestu. To też jest dosyć istotne, żeby te wszystkie najistotniejsze kwestie były, a więc przedstawienie, jaki zarzut tutaj stawiamy, w jaki sposób te nieprawidłowości, które my tutaj zarzucamy, wpłynęły na wynik wyboru i dołączenie też dowodów. Następnie taki protest trafia do Sądu Najwyższego, o tym też za chwilę powiemy, jak należy złożyć, czy na pocztę, czy do konsula. Sąd Najwyższy taki protest rozpozna, no i następnie po rozpoznaniu tych protestów Sąd Najwyższy wyda uchwałę w przedmiocie ważności wyborów, ma na to 21 dni od ogłoszenia przez PKW wyników wyborów. Czyli tak ogólnie mówiąc, protest wyborczy jest właśnie taką skargą, która ma zasygnalizować pewne naruszenia, no i na tej też podstawie po rozpatrzeniu wszystkich tych protestów Sąd Najwyższy będzie mógł stwierdzić, czy te wybory były ważne, czy też nie. Od razu mamy pytanie w temacie, czy w ciągu 3 dni protest musi dotrzeć do konsula, czy tylko zostać nadany w placówce pocztowej? To mówimy w tym momencie o protestach składanych z zagranicy. Tak, to zacznę od kraju, żeby się to nam utrwaliło. W kraju możemy, w Polsce będąc, złożyć protest za pośrednictwem Poczty Polskiej albo bezpośrednio do Sądu Najwyższego na biuro podawcze. Nie korzystamy z kurierów, impostu albo innych alternatyw doręczenia, ponieważ w takim wypadku liczyć się będzie nie data stempla, data nadania przesyłki, ale data dotarcia fizycznie przesyłki do Sądu Najwyższego. Jeśli chodzi o konsulów i protesty składane z zagranicy, to niestety te 3 dni są na doręczenie przesyłki fizycznie do konsula. Nie liczy się data stempla pocztowego, więc jest to bardzo, bardzo duże utrudnienie dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby z zagranicy składać protest wyborczy. Niestety obawiamy się, że taki protest, który zostanie nadany amerykańską pocztą, chilijską pocztą, zostanie uznany, pozostawiony bez rozpoznania, jeśli dotrze do sądu, do konsulatu po tym terminie 3 dni. Jak liczymy ten termin 3 dni? To są 3 dni od chwili ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą
wyników wyborów. Nie potrzeba tam żadnej publikacji w Dzienniku Ustaw, po prostu... Tak, tutaj przepraszam, że się wetnę, bo to jest właśnie bardzo ważna kwestia, akurat, przepraszam, że się tak wcinam, ale widziałem właśnie na Facebooku, krążyła też taka informacja, że te 3 dni liczymy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. No, to jest dosyć istotna sprawa, bo ta publika, bo na przykład PKW może ogłosić dzisiaj na konferencji, a ogłoszenie w Dzienniku Ustaw może nastąpić na przykład jutro, no i wtedy nam się termin przesunie, więc pamiętajmy, że to ma być 3 dni od ogłoszenia przez PKW, niekoniecznie w Dzienniku Ustaw. Taki też pogląd jest w komentarzu do kodeksu wyborczego prezentowany, więc warto to zapamiętać. Czyli jeśli dzisiaj będzie publikacja wyników, termin minie w czwartek o północy, jeśli jutro będzie publikacja wyników, termin minie w piątek o północy. Tak, zawsze liczymy ten od następnego dnia. I co teraz? Czyli w jaki sposób doradzalibyście dostarczenie tych pakietów za granicą, znaczy nie pakietów, tylko protestów wyborczych za granicą, osobiście do konsulatu? Niestety osobiście z prezentatą na kopii protestu, żeby udowodnić później, że dotarł w terminie. Tak, czyli należy zrobić kopię, no i poprosić o taką pieczątkę, tak, prezentatę, żebyśmy mieli potwierdzenie, że rzeczywiście to złożyliśmy. Pytania czysto techniczne. Kto może wnieść taki protest? I co w sytuacji, jeżeli osoby nie były ujęte w żadnym spisie wyborców z powodu tego, że w Chile czy w innych krajach nie utworzono okręgowych komisji wyborczych? Każdy wyborca ujęty w spisie generalnie może wnieść protest wyborczy, tak? Pytanie, czy one w ogóle nie są ujęte w spisie wyborców? Nie funkcjonują w żadnym rejestrze wyborców na terenie kraju, nie mają miejsca zameldowania na terenie Polski. Jeśli tak, no to widzę, że tutaj pewne ograniczenie. Wydaje mi się, że ich protesty mogą pozostać pozostawione bez rozpoznania. Nie wiem, jak Marcin uważasz? Tak, ja się zgadzam jak najbardziej. No każdy ujęty w spisie, więc jeżeli by te osoby w ogóle nie były ujęte w spisie, no to może być, czy w rejestrach, to może być to rzeczywiście problem. Okej, to w takim razie, słuchajcie, dobra, to osoby z Chile czy z innych krajów, gdzie nie można było zagłosować, to czy to jest dobre wyjście, że protest wyborczy składa osoba, która była w spisie, czyli na przykład ja, w imieniu osób, które były pozbawione tego prawa wyborczego, które gwarantuje nam konstytucja. Ja to widzę w ten sposób, że państwo nie dało rady zagwarantować nam konstytucyjnego prawa udziału w wyborze naszego prezydenta. Więc okej, te osoby nie były w spisie, czyli jakby no, na poziomie ustawy nie są uprawnione, ale ja byłam w spisie, więc czy ja mogę złożyć taki protest w takiej sprawie, że w Chile nie można było zagłosować i w innych krajach? To już Marcin zacząłeś tam zakończyć. Tak, no zasada powszechności wyborów jest też wyartykułowana w kodeksie wyborczym, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, więc można powołać się wprost na naruszenie tego przepisu kodeksu wyborczego dotyczącego powszechności wyborów i tego, że zostały te osoby wykluczone z możliwości głosowania. Dodatkowo powołałbym się też na artykuł 2 ustęp 3 tej ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. On określa przypadki, kiedy nie przeprowadza się wyborów korespondencyjnych na terenie danego państwa. Jest to możliwe w sytuacjach braku możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów. Więc moim zdaniem to są sytuacje, w których absolutnie na terenie danego państwa nie jest możliwe funkcjonowanie podstawowych usług publicznych, takich jak poczta, nie jest możliwe przemieszczanie się. To są sytuacje, w których na przykład na terenie danego państwa panuje wojna. Tak? W Syrii taki przepis miałby zastosowanie. W Chile, które tak jak reszta świata zmaga się z epidemią, wydaje mi się, że tutaj musielibyśmy patrzeć na to dużo bardziej restrykcyjnie, a przede wszystkim brać pod uwagę pewną proporcjonalność takiego ograniczenia czynnego prawa wyborczego. I tu jeszcze tytułem uzupełnienia. Też uważam, że możliwe jest złożenie takiego protestu przez osobę mieszkającą w Polsce, no bo protest ma służyć jakby zawiadomieniu o
pewnych naruszeniach prawa wyborczego. To niekoniecznie ja muszę być ofiarą tych naruszeń, prawda? Więc jeżeli pani zaobserwuje jakieś naruszenia, to jak najbardziej można to też w proteście podnieść. Włączam post Jacka Tomczyka. To jest też częsta sytuacja. Osoby, które przepisały się do innego spisu wyborców, widniały w swoim pierwotnym spisie również, w miejscu, gdzie należą do, są ujęte w rejestrze. Co w takiej sytuacji? Ponieważ dochodzi do sytuacji, że na przykład ja głosowałam w Krakowie, bo tam się dopisałam, ale moim takim rodzimym rejestrem jest Gorzów Wielkopolski, pozdrawiam, naprawdę jestem z Gorzowa Wielkopolskiego, trochę prywaty. I teraz tak, to jest hipotetyczny przykład, ale no takie mamy zgłoszenia, że rodzina moja widzi, że moje nazwisko jest tam w spisie i nawet, że jest złożona jakaś parawka, że niby zagłosowałam, będąc w Krakowie. Co to jest za sytuacja i co z tym zrobić, bo mam naprawdę dużo tego typu sygnałów. No to z całą pewnością to jest naruszenie prawa wyborczego, tak? I posługując się tymi sformułowaniami z kodeksu wyborczego, jest to naruszenie przepisów dotyczących głosowania. No, jedna osoba nie może zagłosować w dwóch miejscach, też odnosząc się do tego wpisu, jaki był przecież cytowany. Czy to ma wpływ na wynik wyborów? No, zależy jakiej skala tego rodzaju nieprawidłowości. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że dochodzi do nas z kraju wiele takich zawiadomień, że w wielu miejscach tak było, że jakieś osoby głosowały dwa razy, no to niewątpliwie to już by mogło mieć wpływ na wynik wyboru. Więc jeżeli ktoś był świadkiem takiej sytuacji, to moim zdaniem jak najbardziej powinien tutaj taki protest złożyć, bo akurat w tym przypadku no nie mam wątpliwości, że podstawy by były. Tak, tutaj ważnym elementem jest to, że jesteśmy w trakcie wakacji, więc ta powszechność głosowania na zaświadczenie była dosyć duża. Myślę, że nawet rekordowa mogłaby być. Więc w krótkim etapie czasu, który był pomiędzy pierwszą a drugą turą, kiedy ludzie pobierali te zaświadczenia, urzędy mogły nie nadążać po prostu z wykreślaniem wyborców ze spisu wyborców. I to naruszenie mogło przybierać masowy charakter, więc jeśli ktoś spotkał się z takim naruszeniem, warto na pewno spróbować podnieść go w proteście wyborczym. Podświetlam kolejny, Rebeki, zapytanie. Możecie podsumować argumenty, jakie możemy podać w proteście? Ja mogłam głosować i chyba nie było problemów, ale bardzo dużo wiadomości widziałam o niepodstemplowanych kartach i nie ufam, żeby były właściwie liczone. Pozdrawiam z Frankfurtu. Przede wszystkim te wszystkie protesty mogą dotyczyć dwóch kategorii sytuacji. Po pierwsze, to jest dopuszczenie się przestępstwa przeciwko wyborom określonego w kodeksie karnym. Tam są takie przepisy jak podstępem zmuszanie kogoś do głosowania, albo uniemożliwianie głosowania, albo korupcja wyborcza. Tego typu przypadki to warto sobie przejrzeć, czy Państwo nie byliście świadkami któregoś z tych zachowań. A drugim rodzajem naruszeń, które mogą być podkreślone w kodeksie, jest naruszenie przepisów kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. Więc są trzy kategorie spraw, które możemy wziąć pod uwagę. I za każdym razem musimy także wykazać, że te naruszenia miały wpływ na wynik wyborów, co może być problematyczne. Jeszcze tylko się przepraszam, że wtrącę, bo Marcin powiedział, że naruszenie, że przestępstwo, naruszenie kodeksu, no dodałbym, że też naruszenie tej ustawy, tak? Nie ma tego wprost powiedzianego w kodeksie, no ale w związku z tym, że mamy teraz dwie jakby regulacje, część w ustawie tej z czerwca, tak, dotyczący wyborów prezydenckich, część w kodeksie, to tak samo również możemy podnieść, że te przepisy ustawy zostały naruszone. Tak, to może ja jeszcze wiem, na początku przejdźmy tylko przez te przestępstwa, żebyście Państwo wiedzieli, co tam jest szczegółowo. Ja mam je przed oczami, więc szybciutko przelecę. Niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, przerabianie, podrabianie protokołów lub innych dokumentów wyborczych, dopuszczanie się nadużycia lub dopuszczanie się do nadużycia, przyjmowanie lub obliczanie głosów, odstąpienie innej osoby przed zakończeniem głosowania, niewykorzystanej karty wyborczej, to przemocą, groźbą bezprawną, podstępem przeszkadzanie w swobodnym wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania, w głosowaniu lub obliczaniu głosów, bezprawne naruszenie swobody głosowania, a więc wywieranie wpływu na sposób głosowania. Tego typu rzeczy, jeśli ktoś był świadkiem tego typu zachowań, warto, aby złożył protest wyborczy.
Kasiu Batko-Tołuć, która tutaj technicznie nas w tle obsługuje, czy mogłabyś wrzucić linki, bo ja też wyobrażam sobie, jestem zwykłą obywatelką i też jak zanim zaczęłam moje jakby wchodzenie w prawo, dla mnie było wielką zagadką, jak w ogóle takie pisma wyglądają. Są organizacje, które przygotowały takie wzorce, czy na razie jeszcze ogólne wzorce do składania tego typu protestów wyborczych, czyli Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Gdybyś, Kasia, mogła tutaj wrzucić link do tego, żeby osoby, które nas słuchają, oglądają, mogły się zapoznać, jak to w ogóle wygląda. I tam jest również tak podstawy prawne i miejsca do wypełnienia. Oraz jest Fundacja Odpowiedzialna Polityka, która też przygotowała kilka takich tipów praktycznych wskazówek, jak to zrobić. Natomiast mobilizują się inne grupy, inne inicjatywy obywatelskie i organizacje pozarządowe. Na teraz wiem, że na stronie KOD, czyli ruchkod.pl, będzie bardzo dogodny formularz. Formularz, gdzie taki gotowiec, tylko Państwo wpisujecie, zaznaczacie, która rzecz Was dotyczy i po zaznaczeniu, wpisaniu swoich danych, system wypluje Państwu taki protest, który należy wydrukować, podpisać i wysłać Pocztą Polską na adres Sądu Najwyższego. Inną organizacją, no to właśnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Odpowiedzialna Polityka. Wiem, że się organizują również Wolne Sądy. To mówię Państwu, żebyście sobie Państwo od razu gdzieś notowali i googlali na profilach facebookowych albo na stronach. No, działamy w biegu, mamy mało czasu, szybko się organizujemy, ludzie są na urlopach, więc to będzie tak jakby no, się trochę taktowało, co chwila pewnie będą kolejne grupy dołączały, które będą proponowały obywatelom i obywatelkom taką możliwość, żeby ułatwić przejść przez te prawne procedury. Dobrze, mamy następne pytanie. Agnieszka Łosińska, co z sytuacją, że strona do rejestracji na drugą turę wyborów nie działała w jedyny dzień, kiedy można było się zarejestrować? Czy to się kwalifikuje do protestu wyborczego? Strona ewidentnie była przeciążona. Mówimy o ePUAP-ie, Pani Agnieszko, i wiele osób nie zdołało się zarejestrować, a więc i zagłosować. Skala tego problemu nie jest znana, ale odnotowana na grupach społecznościowych. No to jest chyba takie pytanie, czy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób udowodnić, że ten ePUAP nie działał? To jeżeli oglądają nas informatycy, to byłaby dla nas istotna informacja, ale co wy na to? Nie słuchacie, Marcin, chyba, tak? Czy... W mediach społecznościowych były print screeny z tego serwisu e-wybory, więc jest to do udowodnienia, że system się zawiesił. Co do tego, czy to miało wpływ na wynik wyborów, mam wątpliwości, ponieważ alternatywą zgłoszenia był chociażby e-mail, z tego co pamiętam, i można było z tej możliwości korzystać równolegle, tak? Natomiast jest jakieś naruszenie. Pewnie, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie wykazać, że miało ono wpływ na wynik wyborów, tak? Skoro były alternatywne metody z złożenia tego wniosku o głosowanie korespondencyjne. Tak, jeżeli widzisz, to powiedz. Tak, że teraz Państwo tłumaczą, że to nie był serwis ePUAP, tylko strona msz.gov.pl, a to była jedyna możliwość, tak, zarejestrowania się, czy przez maila, tak jak Marcin mówi? Też można było. To zależy też od tego pewnie, tak? Czy pozbawiono Państwa jedynej możliwości zarejestrowania się, czy też były jakieś alternatywne? To może taki jest temat, który odłożymy na półkę. Ja sobie zapiszę to i potem gdzieś na naszej stronie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska może poinformujemy w tym temacie. Już ja mogę powiedzieć. W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Więc wydaje mi się, że mail jak najbardziej był dopuszczalną formą. Mhm. Dobra, a jeszcze ode mnie jedna rzecz do...
protesty wyborcze mogą doprowadzić do unieważnienia wyborów w sytuacji, jeżeli uznanie, znaczy jeżeli te protesty będą mogły wpłynąć, mogłyby wpłynąć na wynik, czyli w wolnym tłumaczeniu. Im więcej nas złoży, tym większa szansa, że to będzie miało wpływ. Czy ja dobrze mówię? Tak, generalnie tak. Jeszcze w kontekście tego systemu i tych problemów z rejestracją, tutaj zwróciłbym na inny aspekt uwagę, na to, że był tylko jeden dzień na rejestrację do drugiej tury. A więc to powodowało, że wyborcy mieli utrudnioną informację o tym, że w ogóle będzie dowiedzenia się o tym, że będzie druga tura, jakie są zasady rejestracji, etc. I to jest ewidentne naruszenie zasady powszechności wyborów, moim zdaniem. I pod tym kątem jak najbardziej można składać protesty, argumentując, że to wykluczyło pewną grupę wyborców z możliwości głosowania. Tutaj jest jeszcze ten problem, że jak znam życie, wyniki głosowania w pierwszej turze zostały opublikowane pod wieczór, więc albo nawet we wtorek, a możliwość głosowania skończyła się w poniedziałek. Możliwość zarejestrowania do głosowania skończyła się w poniedziałek, więc w ogóle wyborca nie miał możliwości, taki mniej zorientowany, dowiedzenia się o tym, że będzie druga tura. Chyba nie słyszymy cię, Alina. Przepraszam, nie odmutowałam siebie. Tak. Czytałam to pytanie. Pozasłaniało cię też. Czyli przeczytam jeszcze raz pytanie. W konsulacie jakiego kraju mam złożyć protest, jeżeli w pierwszej turze głosowałam osobiście w Portugalii, a w drugiej turze odmówiono mi rejestracji w Holandii? Powód: moja rejestracja z pierwszej tury została automatycznie przedłużona do tury drugiej w Portugalii. Chcę zaznaczyć, że w Portugalii przebywałam jedynie tymczasowo, natomiast mieszkam w Holandii. Ode mnie dwa słowa. Ja uważam, że to jest w ogóle niekonstytucyjne rozwiązanie. Nie ma podstawy prawnej na to, ażeby organy, czyli no, podmioty władzy publicznej w ogóle z automatu nas zapisywały, bo chodzi o dopisanie do spisu wyborców. Wiele osób w ten sposób zostało pozbawionych możliwości zagłosowania w drugiej turze, ponieważ no, zmieniły miejsce i nie mogły się przepisać do innego spisu wyborców. Jak wy to widzicie? Też. Jeśli chodzi o tę kwestię dopisywania się między turami, no to rzeczywiście to było, to jest dosyć kontrowersyjne, wiem, że była na ten temat taka dyskusja wśród prawników, więc pewnie to też byłby może jakiś podstawa do protestu, tak? Czyli niemożność zmiany tego miejsca dopisania się, tak, że ktoś się dopisał do powiedzmy do pierwszą turę w Warszawie, a potem chciał zmienić i dopisać się w Krakowie, no, że wyłączenie takiej możliwości. Więc to na pewno też jest ciekawe, no bo do przyjęcia takiej interpretacji też za bardzo nie ma jasnych podstaw, tak? Jest jakaś interpretacja PKW na stronie, a nie do końca to jest dla mnie jasne i nie tylko dla mnie, jaka jest podstawa takiego wyłączenia. Natomiast tutaj co do pytania, o, już mi to zgasło. Co do pytania, chyba każdy konsulat, tak? Tak mi się też wydaje, ale nie widzę tego. Możemy wrócić do tego pytania poprzedniego? Czy... Nie wiem, no czy jesteśmy w stanie, bo pytaliśmy o konsulat, każdy konsulat, bo konsulat tutaj służy jako namiastka biura podawczego, tak? Więc chodzi po prostu o to, aby złożyć do konsulatu jako podmiotu reprezentującego polskie państwo na terenie państwa obcego. Tutaj mamy Naftalię Słowińską. Portugalia miała lecieć do Polski 2 lipca. Do 29 był czas na rejestrację za granicą. 1 lipca zamknięto granicę Polska-Portugalia rozporządzeniem Rady Ministrów na 14 kolejnych dni. I tym pozbawiono mnie możliwości głosowania. Ani MSZ, ani ambasada nic mi na maile konkretnego nie odpowiedziało. Jak dla mnie to jest materiał? A co wy na to?
to jest pokłosie głosowania w trakcie epidemii koronawirusa. Nie wiem, co o tym sądzę. Znaczy, ja bym w ogóle patrzyła szerzej, że jednak... Tutaj bym się odniósł do tej kwestii zbyt krótkiego czasu na dopisanie do spisu wyborców za granicą. Tak? I z tego punktu bym atakował tą sytuację faktyczną. Tak? Czyli nie było dostatecznie dużo czasu, żeby reagować. Dodatkowo nałożyła się ta kwestia zamknięcia granicy, co pozbawiło możliwości wykonania czynnego prawa wyborczego. Argumentowanie, że takich osób mogło być więcej, tak? Marcin, nie wiem, czy się zgodzisz. Tak, tak, jak najbardziej. To już mówiliśmy kilka razy, że ten termin był za krótki, no i to narusza jak najbardziej zasadę powszechności. Czyli możemy uderzać jakby z górnej półki. W ogóle organizacja w tak krótkim czasie nie zagwarantowała obywatelom ani... Państwo nie wyrobiło się z możliwością zorganizowania nam wykonania tego prawa do wyboru prezydenta. Jakby z takiego ogólnej zasady można taki protest wnosić, tak? Tak, przy czym musimy mieć na uwadze, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego ma taką manierę, że podchodzi do tych podstaw protestu bardzo formalistycznie i tutaj może uciec, mówiąc krótko, w formalizm, a więc zasłonić się tym, że to nie jest naruszenie przepisów kodeksu, bo ustawa wprost określała, że jest tylko jeden dzień, a ona sama nie jest władna kontrolować konstytucyjności przepisów ustawy, od tego jest Trybunał Konstytucyjny. Tak? No właśnie. Jest takie ryzyko, że się zasłonią po prostu Trybunałem Konstytucyjnym, co nie oznacza, że obywatele powinni rezygnować z podnoszenia tych problemów. No tak, bo tutaj wiele tych jakichś naszych wątpliwości dotyczy tak naprawdę samej tej ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich. No i też jest pewnie problematyczne kwestionowanie tych przepisów w drodze protestu wyborczego, tak, no bo Sąd Najwyższy to nie Trybunał Konstytucyjny, ale myślę, że mimo wszystko i tak warto próbować. Następne pytanie. Mam pytanie dotyczące pakietów wyborczych, a dokładnie koperty na karty i kartę wyborczą. Nie wiem, czy Państwo zwróciło uwagę na fakt, że koperta nie była zabezpieczona, przez co po włożeniu karty do koperty i jej zaklejeniu można było odczytać pod światłem dziennym zawartość karty wyborczej. W mojej ocenie to jest naruszenie tajności wyborów, jednocześnie umożliwiając na manipulację przed wrzuceniem koperty do urny. Co można w takiej sytuacji zrobić? Wnieść protest. To jest absolutnie dobra podstawa do wniesienia protestu. Wynikało to z tego, że część konsulatów było uprawnionych do zakupu kopert na własną rękę. To nie były te drukowane przez pana ministra Sasina koperty. I niektóre z nich nie zwróciły uwagi dostatecznej, tak słyszałem, że w Stanach było, na kwestię przezroczystości tych kopert, co faktycznie umożliwiało podejrzenie głosu. Jest to naruszenie zasady tajności głosowania. Ten przepis dotyczący tajności głosowania również jest w kodeksie wyborczym. A co trzeba napisać w takim proteście konkretnie? Że to jest naruszenie tajności i to wystarczy, czy coś jeszcze? Czy może potrzebne jest zdjęcie takiej przezroczystej koperty? Czy trzeba to udokumentować? Dobrze by było mieć zdjęcie takiej koperty pod światło, żeby było widać, że faktycznie ten głos można było podejrzeć. Okay, a jeżeli ja nie zrobiłam takiego zdjęcia, ale te zdjęcia są na Facebooku, czy ja mogę załączyć czyjeś zdjęcie i pokazać, że po prostu taki problem był? Ja również miałam, ale nie zrobiłam zdjęcia, ale jak widać, jest to powszechna praktyka, bo te zdjęcia są? Moim zdaniem tak, Marcin chyba się zgodzi. Na pewno tak, tak jak mówiliśmy, no to bo to niekoniecznie muszę ja być ofiarą tego, ale jak najbardziej, więc jeżeli takie zdjęcia są, oczywiście, no jeżeli nie są wiarygodne, tak, to można załączyć. Agnieszka Szczepańska. Konsul w Brazylii powiedział, że będzie przekazywał wszystkie protesty do Sądu Najwyższego, nawet te, które przyjdą już po czasie, i że sąd podejmie decyzję, czy te późne wnioski są prawne, czy nie. Czy to jest możliwe, że sąd może uznać późne protesty? Obawiam się, że nie. Tutaj konsulat nie jest uprawniony do oceny tego, które protesty przyszły w czasie, a które nie. Dlatego jestem obowiązany przesłać wszystkie. Natomiast prawdopodobne jest, że protesty, myślę, że pewne protesty, które przyszły po czasie, będą pozostawione bez rozpoznania przez Sąd Najwyższy.
Okej, czyli po prostu piszmy i wierzmy, że... O czasie i wierzmy, że to wszystko dotrze. Bruksela. My 5 osób, i to jest też bardzo częste, nie dostaliśmy pakietów ani na pierwszą, ani na drugą turę. Kontaktowałam się wielokrotnie z konsulatem i z pocztą belgijską. Konsulat zwala winę na pocztę, a poczta zwala winę na konsulat. Czy jako dowody mogę dodać maile wysłane do konsulatu i maile, które dostałam z poczty? No tutaj warto zwrócić uwagę na ten nasz wzór protestu, bo my w Fundacji Helsińskiej przygotowaliśmy wzór, który dotyczy właśnie tej kwestii niedoręczenia pakietu wyborczego, ale pomyślimy i właśnie dla osoby, która się zgłosiła, więc jeżeli Państwo taki proces będą pisali, to jak najbardziej można się tym wzorować. Jeśli chodzi o dowody, no to jak najbardziej korespondencja może być dowodem. Nie widzę przeszkód, żeby coś takiego... Kasiu, możesz wrzucić teraz ten link z wzorem, o którym Marcin mówi? Masz go gdzieś pod ręką, jakbyś tutaj mogła nam wrzucić pod w tych... A do Państwa mam taką propozycję, jakby myślmy o tym, że tak, ładujmy może wszystko, cokolwiek nam przyjdzie do głowy jako dowód, bo raczej niedomiar dowodów będzie powodował, że protest będzie odrzucony, a nie ich nadmiar. Więc myślę, że myślmy tym tropem. Tak, wszystko może być dowodem, więc wszystko wrzućmy do tego protestu. Czy to jest dobry trop? Zdecydowanie dobry. Dowodem mogą być dokumenty, możecie Państwo się powoływać na określone dokumenty urzędowe, spisy wyborców, protokoły z danych komisji. Można też jako dowód zawnioskować przeprowadzenie oględzin kart wyborczych będących w posiadaniu danej obwodowej komisji wyborczej. Tutaj pewnie Sąd Najwyższy będzie ostrożny z tym, aby taki dowód dopuszczać i przeprowadzać te oględziny, ale próbować warto jak najbardziej. Mogą być też dowodem zeznania świadków. Warto w takim wypadku wskazać dane kontaktowe do danego świadka, jego imię i nazwisko, numer telefonu, aby łatwo było się z nim skontaktować. Można też załączać oświadczenia jako swego rodzaju informacje o dowodzie, co by skłoniło Sąd Najwyższy do przesłuchania danego świadka. Pytanie techniczne mam w imieniu wyborców mieszkających na portugalskich wyspach Madeira i Azory. Czy jak już wypełnimy i sformułujemy te protesty, czy możemy je wysłać do ambasady RP jako zbiorową przesyłkę zawierającą nasze wszystkie listy przez pocztę kurierską? Zapewniono nas w ambasadzie i pisemnie i ustnie, że karty na drugą turę zostaną dostarczone do nas pocztą kurierską. Rozumiem, że nie dotarły. Więc czy w ten sposób można? To już mówiliśmy o tym, że do konsulatu niestety liczy się data fizycznego dotarcia przesyłki, więc jeśli chcą Państwo ryzykować, to oczywiście możecie spróbować kurierem, ale jeśli ta przesyłka dojdzie 4 dnia po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW, taki protest zostanie pozostawiony bez rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Jest to ja może podpowiem ryzyko. Do takiej samoorganizacji na jednym. Na jednej z grup facebookowych, którą Państwu rekomenduję, polecam, Polonia ma prawo głosu. Obywatele zorganizowali się w ten sposób, że po prostu wynajęli kuriera, który również był wyborcą i któremu również zależało na tym, żeby dostarczyć te pakiety wyborcze. Więc w ten sposób można również postąpić, zorganizować się, jest mnóstwo grup, które funkcjonuje, więc no tutaj dużo zależy od naszej organizacji i naszej pomysłowości również. Tak, może jedna osoba będzie jechała do konsulatu, wtedy może zebrać z określonego terenu protesty, podbić każdemu prezentatę na kopii protestu. Organizujcie się na grupach, jedną z takich grup jest Polonia ma prawo głosu i tak jest również podgrupa tejże protesty wyborcze, Polonia ma prawo głosu. To są dwie grupy, gdzie osoby, po prostu zwykli obywatele, obywatelki, ogromną robotę wykonują takiego zbierania informacji, łączenia ludzi i prób samoorganizacji. Gdzieś mi minął, pełnomocnicy, było takie. Czy możemy prosić o informacje dotyczące pełnomocników, kim mogą oni być? Marcin? Mówimy o pełnomocnikach do doręczeń, tak? Czyli że każdy musi... Jeden i drugi tak, Marcin. Tak, czyli to może ja doprecyzuję, wydaje mi się, że chodzi o sytuację zagranicy, tam jest mowa o tym, że należy podać adres pełnomocnika. Czy to chodzi o pełnomocnika w rozumieniu prawnika, czy o kogoś innego?
Nie, to niekoniecznie musi być prawnik, po prostu chodzi o taki adres doręczeń osoby, po prostu, którą, do której będzie ta korespondencja w Polsce przychodziła. Natomiast jeżeli ktoś chce ustanowić prawnika, którego będzie reprezentował przed Sądem Najwyższym, no to też jest taka możliwość. Nie ma tutaj obowiązku posiadania takiego prawnika, który nas będzie reprezentował przed Sądem Najwyższym, ale taka możliwość oczywiście jest. To może być adwokat albo radca prawny. Tak, wykonujący działalność oczywiście na terenie Polski. Obserwujcie Państwo, ponawiam, wolne sądy albo naszą stronę, sieć obywatelską Ordok Polska, jeżeli będziemy mieli informacje o osobach, które będą chciały służyć byciem pełnomocnikiem, to będziemy to wrzucać, ale chyba prędzej wolne sądy będą to ogarniały. Tak domniemuję, jeżeli ktoś z wolnych sądów nas ogląda, to proszę gdzieś tutaj jakiś komentarz, czy tak, czy nie, czy szukać u Was tej informacji, czy nie. I dobrze, następna rzecz, która trochę godzi w zasadę powszechności tych wyborów, czyli osoby, które głosowały za granicą, musiały zapłacić, i to czasami srogie pieniądze, za przesyłkę. Jak, czy to się nadaje na proces wyborczy? Fakt, że osoby musiały zapłacić konkretne pieniądze. No to też to rozwiązanie ma podstawę w ustawie, o ile mnie pamięć nie myli, więc tu znowu byśmy musieli kwestionować ustawę, nawet mam tą ustawę otworzoną, więc mogę zaraz znaleźć, który to był przepis, to był artykuł 8, więc który mówi, że na koszt tego obywatela się przesyła, na swój własny koszt obywatel przesyła do konsula, więc musielibyśmy kwestionować po prostu konstytucyjność tej ustawy. Tak jak już mówiliśmy, no jest problematyczne, na ile Sąd Najwyższy zechce kwestionować konstytucyjność tej ustawy, a na ile po prostu powie, że to jest materia dla Trybunału Konstytucyjnego, ale myślę, że taki argument konstytucyjny też możemy spróbować podnieść. Tak, w kontekście tego przepisu kodeksu mówiącego o powszechności wyborów, już się powtarzam po raz kolejny, ale też złożenie protestu wyborczego na ten temat, powołanie się na ten konkretny przepis, otwiera nam drogę do złożenia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście mając całą możliwą rezerwę względem obecnego funkcji Trybunału, Państwo możecie to rozważyć, tak? No bo na pewno z punktu widzenia konstytucyjnego to jest bariera powszechności, tak? No taka bariera fiskalna. To jest cenzus tak naprawdę, no. Nie powinno czegoś takiego być. Nawet dzisiaj z Marcinem zastanawialiśmy, czy jakoś międzynarodowo ewentualnie po zakończeniu postępowania Sądu Najwyższego nie może by było tego podnieść. Pewnie byłoby dosyć trudne, ale tam akurat sprawą warto się zainteresować. Czyli jakby raczej nie pytajmy, czy to może być na protest wyborczy, uważajmy, że tak i próbujmy. I też liczba tych protestów również będzie jakąś informacją, liczba odrzuconych protestów również będzie jakąś informacją, to też jest informacja publiczna, my będziemy potem mogli to skontrolować my jako obywatele, co takiego było w tych protestach i jakie Sąd Najwyższy odrzucił, będziemy mogli zbadać. Jak najbardziej, nawet jeżeli później to było. To jest bardzo ważne dla opinii publicznej, dla międzynarodowej opinii publicznej, która przypatruje się stanowi demokracji w Polsce. Będziemy mieli konkretne narzędzia, żeby bić na alarm, nie? Tak mi się wydaje. Proszę, Marcinie. Jeżeli byśmy mieli na przykład później jakieś postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, czy przed jakimś organem międzynarodowym, jak Komitetem Praw Człowieka, no to na pewno informacja o tym, że było tyle i tyle, była jakaś masa protestów na temat tego, że część, że duża grupa wyborców nie mogła zagłosować, bo nie stać ich było na wysłanie. No to też byłby jakiś argument przemawiający za tym, że tutaj mieliśmy do czynienia z poważnym naruszeniem zasady powszechności. Ale to nawet chyba nie jest kwestia, że nie stać, tylko że dlaczego mam wydatkować te pieniądze? Samo nawet nie musi być chyba warunek tego, że mnie nie stać, co? Jak myślicie? Nie musi. Tyle, że nie stać, to zniechęcać, tak? Czy zniechęcać do dania głosu, może w ten sposób, tak? Byśmy powiedzieli. A tutaj teraz pytanie, dowody. Czy kwestia tego, że karta do głosowania szła przez ponad tydzień w Brazylii i zatem odesłanie karty na czas najszybszym możliwym kurierem było fizycznie niemożliwe, choć mimo tego ja ją wysłałam, czy to jest podstawą do protestu? Tak. I teraz do Was. Jakie dowody można wtedy przedstawić? No
firmy kurierskie na przykład mailem albo SMS-em zawiadamiają nas o tym, że twoja przesyłka została doręczona albo zaraz będzie doręczona, więc print screen z takiego maila albo wydruk jak najbardziej można załatwić. No, tylko zobacz, chodzi o to, że ja dostałam późno tę kartę i ją odesłałam i ona pewnie za późno przyjdzie do konsulatu i nie zostanie wzięta pod uwagę. Więc chodzi mi o ten czas, że ja za późno dostałam tę kartę i nie miałam fizycznej możliwości wyrobienia się w terminie. Jakie dowody na to? No, dowodem będzie na pewno spis kart wyborczych u konsula, które zostały tak zabezpieczone i nie wrzucone do urny wyborczej. Bo to jest taki tryb w tej ustawie, że te karty, które po terminie przychodzą, są przechowywane przez konsula do momentu stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Więc ta karta fizycznie za późno wysłana, która została niedoręczona, powinna być u konsula. I tam jest pisemne oświadczenie wraz z tą kartą pani Agnieszki, mówiące, że to jest jej głos. Tak? Więc da się ustalić, że ta karta doszła za późno. Ale wtedy jak skarżyć, jakie dowody przedstawić, że ja nie miałam szans wysłać wcześniej, bo przyszło do mnie za późno, tak, że gdzieś ta karta po prostu ginęła po drodze. Mamy dowód na to, że przyszło późno, możemy mieć dowód nadania, ta umowa z kurierem, zamówienie kuriera, tak, to są dobre dowody na to, żeby pokazać, że ten margines czasowy był bardzo wąski. No i możemy też wnosić o to, aby Sąd Najwyższy zapytał konsulat w Brazylii, czy karta od pani Agnieszki została wrzucona fizycznie do urny, czy też jest w tej puli kart, które nie trafiły do urny. A czy sąd wie, że ma zapytać, czy my musimy mu to powiedzieć, że sobie życzymy, żeby zapytał? Wnioskować. Aha, dobra. Czyli wnioskujmy do sądu, jakie czynności powinien podjąć, bo my nie jesteśmy w stanie tego ustalić, więc sąd ma w swoich kompetencjach to ustalić. Tak? Okej. Magdalena, pytanie. W pierwszej turze wyborów zostało mi zabrane zaświadczenie o prawie do głosowania. Przedłożyłam przed komisją dwie sztuki na pierwszą i drugą turę wyborów. Podstawą do zabrania mi jednego z nich przez przewodniczącego komisji wyborczej było to, że na jednym i na drugim figurowała ta sama data, 28 czerwca, data pierwszej tury wyborów. Dokumenty różniły się tylko sygnaturą, na jednej z nich był umieszczony w sygnaturze P. Argumentowano to tym, że w dniu pierwszego głosowania mogłabym zagłosować i to nie widzę kontynuacji. Nie widzę kontynuacji tego posta. Pewnie mogłaby pani zagłosować podwójnie, tak? Bo miała dwa zaświadczenia, pokazała jednocześnie dwa i gdyby tylko jedno zebrano, to na tym drugim mogłaby w innej obwodowej komisji wyborczej głosować drugi raz. No były pewnie podstawy do tego, aby zabrać to drugie oświadczenie, niestety. No ale pani nie mogła zagłosować drugiej turze. Myślę, że to powinno zostać zabrane za pokwitowaniem, tak aby pani mogła uzyskać poprawne oświadczenie na zaświadczenie na drugą turę wyborów w swojej macierzystej komisji. Czyli tak, jeżeli pani Magda poprosiła o jakikolwiek dowód, aha, czyli trochę jesteśmy jakby po czasie, powinniśmy o tym wcześniej porozmawiać, co w sytuacji, gdyby się takie coś wydarzyło. W tej sytuacji trzeba prosić o jakikolwiek, wyciągamy kartkę papieru i z pieczątką przewodniczącego komisji piszemy, że zostały mi zabrane dwie karty, znaczy dwa zaświadczenia, tak? A trochę po czasie nie mamy możliwości już nic zrobić? Jeżeli takiego kwitowanie, no to by było idealnie. No i jeszcze też pytanie, czy wtedy pani nie mogłaby wyjaśniać tej sprawy w komisji macierzystej, tam gdzie jest zapisane do spisu wyborców. Mhm. Kasiu, bo ja już tak trochę mam... Kasia, tak? Wrzuciła. Dobra. Karolina pisze, w pierwszej turze głosowałam korespondencyjnie w Londynie, 29 złożyłam wniosek o zaświadczenie do głosowania i poprosiłam o wysłanie wniosku na adres Polski, ponieważ 30 leciałam do Polski. Ambasada odmówiła wysłania zaświadczenia na adres Polski, jednocześnie sugerowali, że powinnam się wypisać z UK i zapisać w Polsce bez zaświadczenia, co było informacją nieprawdziwą. Po tygodniu i kilku mailach ambasada zgodziła się na wysłanie zaświadczenia. Niestety zaświadczenie do dziś nie doszło. Jak piszemy w tej sytuacji protest?
Nie wiem, Marcin, masz jakiś pomysł? Trochę widzę, że jest problematyczny ten stan faktyczny. Czy jakiegoś doprecyzowania potrzebujecie? Czyli co, pani nie dostała zaświadczenia, tak? A tak to można interpretować, chociaż złożyła wniosek, a nie dostała zaświadczenia, tak? Wniosek o zaświadczenie do głosowania. Czy tutaj czegoś nie jest, coś nie jest pomylone? Wniosek o zaświadczenie. Pytanie, czy taki wniosek można pocztą w ogóle dostać? Nie jestem. To byśmy potrzebowali trochę więcej informacji, czy chodziło o wniosek o zaświadczenie, czy o wniosek do pisania, do spisu. Trochę więcej, jak to mówią prawnicy, stan faktyczny, czyli konkretnie co, no trochę nam trudno w tym momencie zrozumieć, jaka była sytuacja. Dobrze, Kasiu, mamy coś następnego? Czy... troszkę odsapniemy teraz. Aha, czy już było, czy nie, bo już mi trochę nakładają się zgłoszenia prywatne i tutaj, co było poruszone. Jak dokumentujemy to, że nie dostaliśmy za granicą będąc pakietów wyborczych? Bo to jest jak najbardziej temat na protest, tylko jak to udowodnić? Mamy jakiś pomysł? To jest takie trochę wymyślanie na bieżąco, nie? Jak to udowodnić? Wezwać sąd, żeby sąd sprawdził, kiedy dany konsulat nam wysłał te pakiety i kiedy dostał, może kiedy dostał potwierdzenie, no chyba w ten sposób, co? Właśnie problemem jest to, że pakiety były wysyłane za granicą przesyłkami nierejestrowanymi, więc tak naprawdę konsulat nie wie, czy dany pakiet dotarł do wyborcy, czy też nie. I moim zdaniem, to też tak pisał Sąd Najwyższy jeszcze w starym składzie w opinii do tej ustawy, to na państwie będzie ciążył w takim wypadku ciężar udowodnienia, że pakiet do wyborcy trafił. Skoro ustawodawca nie zastosował mechanizmu kontroli tego, kiedy pakiet został doręczony, czy został doręczony, to w takim razie on powinien udowodnić to, że pakiet dotarł, a nie wyborca. Tak? Zresztą nie da się udowodnić czegoś, co nie zaistniało. Natomiast na pewno jakiś, chociaż informacja o wysyłce, no to powinna być gdzieś odnotowana, tak? No ja to, co do tego, to na pewno. Tak, tak. Wysyłka jest na pewno odnotowana, jest taki spis, który konsulowie prowadzą i tam powinna wysyłka być odnotowana, więc możemy się powołać na to. Na pewno powinniśmy załączyć zgłoszenie głosowania korespondencyjnego do takiego protestu. Też miałem jeszcze jakąś myśl, ale uciekła mi, przepraszam bardzo. To ja tylko takie podsumowanie. Co wpisać w takim proteście? Na co się powołać? Jak to sformułować? I do czego wezwać sąd? Tak, bo bardzo mi się podoba ta sytuacja, że my wzywamy, wnioskujemy do sądu, żeby zbadał tę sytuację, bo ja nie mam dowodów, bo ja nie mogę ich mieć. Sąd ma narzędzia, ja mam tylko 3 dni, sąd ma 21, więc powiedzcie, jak byście to sformułowali. Tak po ludzku, nie poprawniczemu. Ach, już wiem, co chciałem powiedzieć. Problemem w tej konkretnej sytuacji jest treść przepisu ustawy o szczególnych zasadach, ponieważ ustawa mówi w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju prowadzonego, że pakiet doręcza się w ciągu chyba tam 5 dni przed dniem wyborów. Natomiast w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą przepis mówi, wysyła się pakiet, konsul wysyła pakiet w ciągu 6 dni przed dniem wyborów, a więc jest różnica w brzmieniu przepisu. W jednym wypadku doręcza się, a w drugim tylko wysyła, co jest dużo mniej gwarancyjne, więc trudniej wskazać konkretne naruszenie przepisu, jeśli konsul udowodni, że wysłał w tym terminie ustawowym. Czyli, że państwo jakby z siebie zrzuca odpowiedzialność, tak? Że państwo odpowiedzialne tylko za wysyłkę, a za doręczenie to już nas nie obchodzi, bo my wysłaliśmy w terminie. No dosyć to jest takie problematyczne. Cały ten mechanizm jest bardzo wątpliwy pod względem reguł fair play, tego jak państwo względem nas, obywateli uprawnionych do głosowania, powinno się zachowywać. Natomiast to jest tak chyba szczególnie gra fał. Ten wzór protestu Fundacji Helsińskiej odpowiada na to pytanie, więc myślę, że powinniście państwo przede wszystkim sięgnąć do tego wzoru i spróbować go wykorzystać jakoś na swoje potrzeby.
To ja tylko w tym czasie powtórzę dla osób, które do nas dołączyły, że gotowe, czy pomoc taką we wzorach formularzy znajdziecie na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Odpowiedzialna Polityka oraz ruchkod.pl. Będzie udostępni taki formularz, w którym wpiszemy, co nam się wydarzyło i system nam wypluwa gotowy wniosek. Ale to jest jeszcze w opracowaniu. Oraz obserwujcie również Wolne Sądy, które też się organizują, ażeby pomagać obywatelom. I my na swojej stronie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na swoim profilu również będziemy informować, jeżeli będziemy wiedzieć o nowych sytuacjach. Dla osób z zagranicy są dwie grupy. Grupa Polonia ma prawo głosu oraz protesty wyborcze Polonia ma prawo głosu. Dobra, jedziemy dalej. Czy zarzut, że konkurs na wozy strażackie w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, czy poniżej, zdeterminował wynik wyborów? Aha, dobra, brakuje czynników. Czy to podpada pod protesty wyborcze? Czyli takie zachęta, para przekupstwo wyborcze. No dla mnie to jest raczej problematyczny byłby taki zarzut, czy mówiąc wprost, bardzo małe szanse bym tutaj widział na powodzenie takiego zarzutu, raz, że musielibyśmy tutaj znaleźć jakiś przepis kodeksu wyborczego, który by został naruszony, czy w ogóle coś takiego możemy uznać za agitację, no nie jest to wprost nakłanianie do głosowania na konkretnego wyborcę, a dwa, że wykazanie tutaj wpływu na wynik wyborów, no też byłoby raczej trudne, więc ja bym tutaj raczej nie wiązał z tym jakichś wielkich nadziei na sukces. Nie wiem, czy Marcin powinien się z tym zgodzić. Pełna zgoda. Nie wydaje mi się, abyśmy mogli znaleźć jakiś przepis dotyczący głosowania, ustalania wyników lub ustalania wyników wyborów, które mogły być naruszone przez taką derię, co nie zmienia mojej oceny, że jest to raczej forma brzydkiej zabawy z zasobami państwa w celu poprawy sytuacji wyborczej jednego kandydata. Nie wiem, czy do końca skuteczna, bo na Mazowszu te wozy strażackie wygrały w gminy, w których wygrał drugi kandydat. A, no proszę. Kasia Turek-Salwa. Z Kasią rozmawiałyśmy wczoraj przez chwilkę na Messengerze. To jest jedna z właśnie z koordynatorek tej grupy Polonia ma prawo głosu. Chciałabym wstawić się za Indie, które zostały całkowicie pozbawione możliwości zagłosowania. Zamknięci mieli zorganizowane wybory osobiste. 1000 osób chce składać protesty. Całkowicie wykluczeni jak my wszyscy w wyborach 10 maja. Nie do końca rozumiem, nie do końca załapałam tutaj podział. Co znaczy, że całkowicie pozbawione możliwości zagłosowania? Może nie było głosowania korespondencyjnego, albo zostały jedno i drugie wyłączone ze względu na sytuację epidemiczną. Trudno to argumentować. Okej, Indie, dobra, to ja sobie napiszę Indie. Przepraszam, wiem, że słychać jak piszę, ale muszą to państwo... tego. Czyli czy tam były w ogóle utworzone obwodowe komisje wyborcze, czy nie? Bo to przypomnę wątek sprzed 40 minut, że obywatele w Polsce mogą złożyć w imieniu Indii, jeżeli te osoby nie były w żadnym spisie wyborców, to my możemy w ich imieniu złożyć i mówić o tym, jak wiele osób, tylko właśnie skąd ja będę wiedziała, ile osób zostało pozbawionych prawa głosu w Indiach? Jak ja to udowodnię? Co ja mam wpisać w takim proteście? Ha. Jeżeli no, ja bym chciała się ująć tylko efekt skali, tak? Czyli liczyć na to, że więcej osób wniesie podobny protest. Mhm. Ale jeżeli ja bym chciała oszacować, ile osób zostało pozbawionych tej możliwości, to co może być dowodem? Polonijne grupy na Facebooku. No właśnie. Może są jakieś dane na temat liczby Polaków mieszkających w tych państwach? Trudno powiedzieć, tak? No tak. Okej, dobra. Czyli, na ale pewno powinny jakieś dane być na stronie MSZ-u czy... Tak, spojrzeć w poprzednie wybory, ile osób głosowało w poprzednich wyborach w Indiach. Aha, okej, a gdzie to znajdziemy? Na stronie PKW? Na stronie PKW, tak, mamy wybory z 2019 roku, więc tam na pewno powinna być rozpiska, ile osób zagłosowało w Indiach osobiście. Mhm. Dobrze. To pytanie do Marcina, widzę. Jako znawcy.
Tak, to jeśli chodzi o propagandę TVP, TVP Info, no, no niewątpliwie jest to problem bardzo, bardzo poważny. Tutaj pewnie w odróżnieniu od tych wozów strażackich, nawet byśmy jakieś przepisy kodeksu wyborczego mogli znaleźć, ale problem jest też taki, że były już takie protesty składane w poprzednich latach, a dokładnie w 2019 roku, nawet sporo. Nawet dzisiaj parę takich orzeczeń Sądu Najwyższego, tej nowej izby, czytałem, no i tam jednogłośnie wszystkie te protesty były uznawane za niezasadne. Sąd Najwyższy stwierdzał, że albo że nie doszło do naruszenia żadnego artykułu kodeksu wyborczego, przepisów prawa wyborczego. Sąd Najwyższy mówił, że nawet jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości co do działalności TVP, no to tutaj raczej byłyby naruszenia jakiejś ustawy o radiofonii i telewizji, a nie kodeksu wyborczego. No ale też poza tym ciężko tutaj jest wykazać jednoznacznie, jaki to miało wpływ na wynik wyborów. Więc na pewno takie protesty się pojawią, ale wydaje mi się, że skoro one się okazały nieskuteczne w 2019 roku, no to niestety też i szansa na to, że się okażą skuteczne w 2020 roku jest niewielka, no bo takich rzeczywiście orzeczeń Sądu Najwyższego jest sporo, nawet można je w internecie znaleźć, no więc tutaj raczej bym w tym sukcesu, szans na sukces nie upatrywał. Zwłaszcza, że... Ja od siebie dodam. Zwłaszcza, że dowidzenie tego, że to miało wpływ na wynik wyborów jest bardzo trudne, tak? Na chłopski rozum możemy argumentować, że miało wpływ, natomiast precyzyjny dowód jest praktycznie nie do przeprowadzenia. Jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, to ja mogę nawet podesłać jakieś te orzeczenia Sądu Najwyższego, w których właśnie w kontekście wyborów parlamentarnych ostatnich tego rodzaju zarzuty były podnoszone, no i były uznawane za niezasadne, bo nawet mam je na komputerze. No i teraz takie mamy pytanie. We Francji jutro mamy święto narodowe, Fête Nationale. 14 juillet, nigdy nie pamiętałam tych liczebników francuskich. Poczta zamknięta, czy to oznacza, że dany jest nam dodatkowy dzień na protesty, dzień roboczy? Wszystkiego najlepszego do Dnia Republiki, natomiast dodatkowego dnia na protesty nie będzie. Tutaj ja reguły doręczeń są inne w kraju, inne za granicą, tak jak mówiliśmy. Najlepiej doręczyć to osobiście do konsulatu. Pytanie, czy konsulat pracuje, ale nawet gdyby nie pracował, to też ustawodawcy polskiego to nie będzie niestety chyba obchodziło, z przykrością powiem. Aleksy pisze, jestem w tej samej sytuacji co Karolina Bartnik. W poniedziałek w pierwszej turze w Urzędzie Gminy w Warszawie powiedziano mi, że mam pobrać zaświadczenie do głosowania z konsulatu w Manchesterze, który jest zamknięty. Konsulat kazał wysłać e-mail do nich z prośbą o wykreślenie z listy wyborców na drugą turę i z mailem zwrotnym iść do Urzędu Gminy. W urzędzie pani rozłożyła ręce, twierdząc, że nie może mnie zarejestrować. Skontaktowałem się znów z konsulatem, gdzie pani z konsulatu Wiecie co, nie widzimy długich, widzę, że nasz system pokazuje tylko ograniczoną liczbę znaków i nie znamy kontynuacji. Ale rozumiem, że to były jakieś takie sprzeczne informacje, tak? Że z konsulatu i z urzędu dochodziło, wskutek czego państwo nie otrzymali zaświadczenia do głosowania. No tutaj dokładnie tego stanu faktycznego nie znamy, no ale jeżeli rzeczywiście tak jest, że wskutek tych sprzecznych informacji państwo nie dostali tego zaświadczenia, to wydaje mi się, że też by pewnie to było materiałem na protest wyborczy. No zaświadczenie też jest przecież elementem tej zasady powszechności. Jako dowód, no jakieś może zapisy tej korespondencji, jeżeli jakaś korespondencja była prowadzona. Natomiast no, bez znajomości chyba jakichś szczegółów tutaj nie odpowiemy. Nie wiem, jak Marcin, czy coś bliżej o tych zaświadczeniach. Obawiam się, że może być brak w kodeksie wyborczym prawnych możliwości dopisania bez zaświadczenia, tak? Że musisz mieć zaświadczenie fizyczne, a nie tylko e-mail o tym, że konsulat nie może wysłać zaświadczenia, aby głosować, aby dopisać się do spisu wyborców w danym obwodzie głosowania. Czy państwo się chcieli dopisać, czy państwo chcieli dostać takie zaświadczenie? Ale dopisać się, wiesz, w komisji, przedkładając zaświadczenie. Rozumiem. W momencie głosowania. Tutaj jest no, taki, to jest mój konik wyborczy, czyli znowu, czy brak możliwości przypisania się do innego rejestru wyborców między pierwszą a drugą turą ma jakiekolwiek podstawy prawne. Szukałam, powiem szczerze, szukałam, nie znalazłam.
Wyjaśnienie na stronie PKW pojawiało się 2 dni po pierwszej turze. Ja może powiem, skąd się to wzięło. To w ogóle, że nie można się, dobra, po kolei. Dopisujemy się do spisu do pierwszej tury i nie jesteśmy świadomi, że to działa również na drugą turę. I potem okazuje się, że między pierwszą a drugą nie możemy się znowu przepisać, wrócić do innego spisu. Nie ma to żadnej podstawy prawnej, długo szukałam i teraz w tym momencie wrzucam link do artykułu pana Macieja Pacha, który również idzie tym tropem, szukając takiej podstawy, widzi podstawę, znaczy widzi możliwość, że to prawnie mogłoby zajść, natomiast powstał taki zwyczaj, to jest coś, co niestety w naszym państwie jest częste, czyli działa się na zasadzie zwyczaju, a nie na zasadzie podstawy prawnej. To jest znaczy to w ogóle tak nie powinno być, ale niestety w wielu sytuacjach tak jest i w tej sytuacji znowu mamy z tym do czynienia. No i ja uważam, że to jest, powtarzam to, by było o tym na początku, ale dla mnie to jest duży problem w funkcjonowaniu w ogóle naszego państwa i to nie wynikło teraz. To ten zwyczaj pojawił się w 2015 roku znikąd, bez żadnej podstawy prawnej. Wspominaliśmy już dzisiaj o tym problemie. No rzeczywiście, no tutaj jak się tak patrzy na te przepisy kodeksu wyborczego, no to wprost takiej podstawy do przyjęcia takiej interpretacji, że nie można dopisać między turami, to znaczy nie można zmienić między turami, no jest to dla mnie kontrowersyjne mocno. Nie widzę podstawy do przyjęcia takiej wykładni. Maciek Pach argumentował, że tam nie ma przepisów, które pozwalałyby gminom wymieniać się informacjami o tym, że ktoś z jednego spisu, do którego był dopisany, wykreśla się i idzie do kolejnego. Zwykle, gdy dopisujemy się do jednego, to tam nie ma problemu. Natomiast ta podwójna wymiana, ale to jest argumentacja drugiej strony, nie będziemy jej przytaczać. Wklejam tutaj Państwu link, teraz troszkę pospamuję, link do strony Helsińskiej Fundacji, gdzie znajdziecie materiały o tym, wzór protestu wyborczego, ankieta dotycząca tych protestów wyborczych i inne materiały. Dobra, lecimy z kolejnym. Olga, ambasada w Madrycie poinformowała, że dnia 2 lipca przekazała wszystkie pakiety poczcie hiszpańskiej. Na stronie śledzenia wybory mogłam sprawdzić, że pakiet został wysłany 2 lipca. Mam screenshota, super. Pakiet przyszedł 9 lipca z datą nadania 6 lipca z ambasady. Czy to może być podstawą do protestu? Czyli, że coś się pojawiło innego, inna informacja pojawiła się na stronie e-wybory, a data nadania była późniejsza. Co wy na to? Wydaje mi się, że datą nadania mógł być 6 dzień poprzedzający wybory i tak jak szybko liczę, to konsulat się zmieścił w tym terminie, więc nie bardzo widzę podstawy do tutaj do protestowania. Tak, 6 dni przed dniem wyborów konsulat miał obowiązek wysłać, wywiązał się z tego. Natomiast no, czy to jest pytanie, czy ten zakres 6-dniowy na doręczenie pakietu był odpowiednio długi, ale to znowu jest kwestia konstytucyjności tych rozwiązań, sprawności działania państwa, też o tym trochę mówiliśmy. Nie wiem, czy się masz zgodzić. Tak, tak, jak najbardziej. Czyli 3 dni liczymy. Trzy dni liczymy od ogłoszenia. Od ogłoszenia przez PKW nie ma tutaj znaczenia. To znaczy nie czekamy, aż zostanie to ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Czekamy, kiedy PKW oficjalnie ogłosi, jak obserwuję stronę PKW na bieżąco. Jeszcze to nie nastąpiło. Mamy 99,99, ale jeszcze nie 100%, więc zobaczymy, czy to dziś nastąpi, czy jutro. Tak, jeśli nastąpi dziś, termin liczymy od jutra, czyli wtorek, środa, czwartek. Jeśli nastąpi jutro, to liczymy wtedy od środy termin, czyli będzie środa, czwartek, piątek. Piątek 24 jest ostatnim możliwym terminem złożenia protestu wyborczego. Mówisz 24, ale musimy też patrzeć, w jakich godzinach działa ambasada chyba, tak? Tak, no jak działa konsulat, jeśli jesteśmy za granicą, nie szukać poczty głównej w danej miejscowości w Polsce.
Asia pyta, czy podstawą może być do złożenia protestu może być udokumentowane nieuczciwe i stronnicze postępowanie Telewizji Polskiej, która imitując działalność informacyjną de facto prowadziła agitację za kandydaturą jednego kandydata. Mieliśmy podobne pytanie, także w jednym zdaniu, gdybyście tylko mogli się odnieść. Niestety nie może być podstawą protestu. Istniejące orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że nie jest to nie jest to materia na protest. Druga rzecz, da się to zaskarżyć za pomocą innych mechanizmów, co dodatkowo powoduje, że nie może to być materia na protest wyborczy. To jest pytanie nawiązujące do poprzedniego tematu, czyli według jakiego czasu liczy się te 3 dni, czyli znowu osobę z zagranicy. Dnia tego, w którym Państwo jesteście w tej strefie czasowej, tak? No, w przeciwnym wypadku, no uciekłby Państwo jeden dzień, co najmniej gdybyśmy liczyli Polskę. Właśnie zgodzisz się, bo to pytanie jest pozornie łatwe. Nie, jak najbardziej, no bo to jeżeli przekazujemy konsulowi, no konsul potwierdza przyjęcie, no to oczywiście no, kwituje jakoś ten odbiór danego dnia, tak? A nie stosując polski czas, więc zgadzam się z tym, co Marcin powiedział. Jeszcze mam tylko jedno. Usiłuję znaleźć informację, dlaczego ilość głosów ważnych podana przez PKW na stronie rządowej jest wyższa od ilości kart i to o około 375 tysięcy. Czy to normalne? Marcin analizował ten temat w mediach społecznościowych, więc... Więc chodzi o to, że liczba wydanych kart to jest liczba tych kart, jakie wyborcy na miejscu otrzymali, natomiast głosując osobiście, natomiast liczba ważnych głosów składają się jeszcze głosy korespondencyjne, stąd było teraz tych kilkaset tysięcy głosów korespondencyjnych, więc mamy taką różnicę. Jeżeli Pani wejdzie na stronę PKW i tam otworzy sobie Pani dane dotyczące frekwencji, no to tam będą informacje na temat tego, ile było głosów właśnie oddanych korespondencyjnie. No i wtedy właśnie to wszystko się staje jasne, tak, że te głosy brakujące to są właśnie te głosy, liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania, czyli to są te głosy korespondencyjne. Powoli będziemy kończyć. Jeżeli macie Państwo jakieś pilne pytanie, które jeszcze się nie powtórzyło, to wrzućcie. Jeszcze tylko nie wiem, czy to już się powtarzało, czy nie. Dostawały niektóre osoby pakiety bez kart do głosowania albo z 2 kartami do głosowania. Jak to można udokumentować i jak to sformułować w proteście wyborczym? Zdjęciem. Wydaje mi się, że zdjęcie jest takim dobrym dowodem na to. I absolutnie tak, to jest materiał na protest wyborczy, to jest naruszenie zasady równości, jeden wyborca powinien dostać jeden głos. A jak to udowodnić, że nie miałam żadnego? Że w moim pakiecie nie było karty wyborczej? Taka zagadka. Oświadczenie, dowód ze świadka, zawnioskować osoby, która na przykład mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym, powiedzieć, niech ona napisze oświadczenie o tym, że takiej karty fizycznie nie było w pakiecie wyborczym. To się oczywiście zdarzało, wiadomo, że przy tym natłoku 500 tysięcy spraw, moim zdaniem to jest ludzkie, że czasami jednej karty się nie wspomina. Oczywiście to się nie powinno zdarzyć i jest materiał na protest wyborczy. Czy mogę też w argumentacji dołączyć informacje z mediów społecznościowych albo na przykład, nie wiem, z jakiegoś portalu informacyjnego, że takie sytuacje, żeby uprawdopodobnienie, że to jest moja sytuacja, jest również to, że innym też nie włożono tej karty. Czy ma to sens, czy bez sensu? Tak, to jest dokładnie tak. Proszę bardzo. No jest to także jakiś dowód pokazujący skalę tego problemu, no też z kolei dowód na wpływ możliwy na wynik głosowania, tak? Że pokazuje, że to nie jest tylko problem jakiś jednostkowy. Pytanie takie proceduralno-technologiczne. Też proszę Państwa, bo część nam umknęła, bo tak działamy na kilka frontów, więc jeżeli było ważne pytanie, a ono nie zostało tutaj omówione, to jeszcze jest czas na to, żeby to wrzucić. Pytanie Magdy. Mogę iść do konsulatu bez umówionej wizyty z protestem i muszą mnie wpuścić? Czy mają coś podpisać przy takim doręczeniu?
To pytanie o to, jak działają konsulaty. Wydaje mi się, że biura badawcze są w określonych godzinach czynne, więc dla pewności zadzwoniłbym wcześniej i zapytał o termin otwarcia biura badawczego w konsulacie. Powinno takie biuro być otwarte w każdym konsulacie. Dane kontaktowe są na stronie MSZ-u w zakładce placówki dyplomatyczne. Też zwrócę uwagę, że nie w każdym państwie konsulat Rzeczypospolitej jest. Na przykład w Afganistanie nie mamy w tej chwili przedstawicielstwa dyplomatycznego i wyborcy z Afganistanu muszą składać te protesty w konsulacie w New Delhi. O. Czy coś musi podpisywać? No dobrze, gdyby to w pani interesie jest, tak, żeby wziąć kopię, podpis na kopię takiego protestu, żeby mieć dowód, że został rzeczywiście złożony. Tak jest. Czyli nawet to może być zwykła kartka z poświadczeniem i z pieczątką, że wpłynęło, że złożyłam protest i tak dalej. I mam taką propozycję. W tym momencie państwo z zagranicy piszcie do swoich konsulatów, do placówek dyplomatycznych maila z tytułem protesty wyborcze, pilne zapytanie, w jakich godzinach, do której godziny, w jaki sposób mogę składać, można w tym składać w danej placówce protesty wyborcze, żebyście państwo mieli też no, fizycznie jakąś odpowiedź, że do godziny takiej i takiej. Jeżeli będziecie za pięć i nikogo nie będzie, udokumentujcie, zróbcie zdjęcie telefonu. Kreatywność własna też ma znaczenie. To nie jest tak, że dowodem jest to i to, a tam to nie jest. To, co my wciśniemy jako dowód, może być tym dowodem. To nie jest tak, że nasz protest zostanie uznany za nieważny, bo załączyliśmy głupi albo śmieszny dowód. Nie, jeżeli ja bym tak zrobiła, tak, że jestem za 5, 6, jest zamknięte, robię zdjęcie i załączam to jako dowód, że organ nie zrealizował swojego zadania, mimo że miałam maila, że do 16, nikt nie odebrał, znowu państwo pozbawiło mnie jakiegoś prawa. Czy to jest okej dla was? Zdecydowanie tak. Tak? Też byście tak zrobili? No to dobrze. Maciek Bańczyk, nie wiem, w pierwszej turze głosowałem 400 km od domu w Grybowie, moja wina, nie przyciąłem kartki i zostawiłem w komisji kartkę z oboma zaświadczeniami. Pani w komisji bez zamknięcia mi ją przyjęła. Potem dowiedziałem się, że to były zaświadczenia na obie tury, gdy wróciłem na drugą turę specjalnie zagłosować. Pani w komisji nie miała mojego zaświadczenia. Pani z urzędu powiedziała, że dokumenty z pierwszej tury są zaplombowane w krakowskim sądzie. Nie mam szans odzyskać. Nic się nie da zrobić, moim zdaniem. Nie jest to materiał do protestu. Gdyby pan został dopuszczony do głosowania bez zaświadczenia, uważam, że wtedy byłby problem, tak? A pieczątki, to jeszcze jest ważny temat. Czy musiały być obydwie pieczątki oryginalne? Mam udokumentowane, że jedna pieczątka konsulatu była kopiowana w obydwu turach. Mogło to unieważnić mój głos? Nie, absolutnie nie. To jest tak, że to jest skomplikowane zagadnienie, ale regułą w wyborach jest to, że odcisk państwowej pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej jest drukowany, a pieczęć obwodowej komisji wyborczej jest nanoszona, tak? Więc to jest normalne absolutnie, że jedna jest wydrukowana, a druga jest odciśnięta czerwona dusza. To myślę, że wyczerpuje temat, nie jest to temat do protestu generalnie wyborczego. To jest post, czy to zapytanie na refleksję właściwie. Jak to działa, że mamy tylko 3 dni na wysłanie protestu, podczas gdy jednym z największych problemów głosowania za granicą był czas na przesłanie kart? Agnieszko, no właśnie. No. Jest to problem, że skrócono termin na zgłaszanie protestu z 14 dni, które były przewidziane w kodeksie do 3 dni obecnie w tej ustawie. Zresztą rozmawialiśmy o tym dzisiaj z Marcinem Wolnym. Ten termin 3 dni wydaje się zbyt krótki, ale to jest też bardziej na skargę konstytucyjną niż na protest, ale na skargę konstytucyjną myślę, że jak najbardziej, no, ale oczywiście no, wiemy, jak jest w Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze przeglądam tutaj na telefonie. No dobrze, to powtarzam. W takim razie dla tych, którzy dołączyli, o protestach więcej razem z wzorami na Fundacja Odpowiedzialna Polityka, na Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Sprawdzajcie Wolne Sądy, podobno się organizują, oraz na ruchkot.pl będzie taki formularz, który będzie wam wypluwał gotowy wniosek, tylko zaznaczacie, co was spotkało. I co tu jeszcze?
jeżeli pojawią się kolejne inicjatywy oddolne, obywatelskie, prawnicze albo od organizacji pozarządowych, będziemy o tym starali się informować na naszej stronie, na naszym Facebooku sieci obywatelskiej Watchdog Polska. To jeszcze przejdźmy tylko przez te wymogi formalne na sam koniec, abyśmy na pewno Państwo sobie uświadomili, co musi mieć taki protest. Musi zawierać Państwa dane osobowe, numer PESEL, bo jest to pierwsze pismo w sprawie, a więc to koniecznie musi być zaadresowane do Sądu Najwyższego, musi być jakaś osnowa tego wniosku, a więc napisane protest wyborczy, wskazanie, co Państwo zarzucacie, a więc konkretny przepis kodeksu wyborczego albo ustawy specjalnej, który został naruszony, wskazanie, jak to wpłynęło na wynik wyborów, podane dowody na poparcie tych tez, czyli na poparcie tego stanu faktycznego, jak i na wpływ danego naruszenia na wynik wyborów. Musimy się pod tym podpisać własnoręcznie i musimy wymienić załączniki. To jest minimum, co trzeba zrobić w proteście wyborczym. Chyba wszystko powiedziałem, Marcin. A jeszcze pełnomocnik do doręczeń, tak? Jeżeli tak, jeśli jesteśmy wyborcą, który składa protest z zagranicy, musicie Państwo ustanowić pełnomocnika do doręczeń na terenie Polski, a więc wskazać, że dana osoba jest uprawniona do odbierania korespondencji w Waszym imieniu. I nie musi to być prawnik. Nie musi to być prawnik, ale prawnika też możecie zawsze poprosić o pomoc. Tak, zgadzamy się z organizatorzy tego live'a. Skrócenie czasu z 14 do 3 dni to temat na skargę do Trybunału Konstytucyjnego. W teorii tak, jak najbardziej. Dobrze, to jeszcze takie... Wiktorze, to poruszaliśmy to wcześniej, to polecamy, tak? Marciny, powiedzcie, czy poruszaliśmy to wcześniej? Tak. To na tyle byśmy kończyli chyba. Czyli tak, podsumujmy. Dokumentujmy, nie ma jakiegoś wykazu, co może być dokumentem, a co nie może być dokumentem. Jeżeli nie otrzymaliśmy karty, dowodem, może być oświadczenie naszego współosoby, która zamieszkuje z nami, że otworzyliśmy i nie było tego pakietu. Czy sąd w to uwierzy, czy nie, jakby nie ma podstaw, żeby nie wierzyć. Dowodem mogą być zdjęcia, mogą być nagrania filmików, chociaż nie, trudno w tej sytuacji to przesłać. Czy można wymazać ze screenshotów, które są dowodem w proteście nazwiska osób z dyskusji, grup dyskusyjnych? Czy można? Znaczy, można. Nie wiem, no panowie, co wy na to? Przestaje to być wtedy screenshotem, tak? Jest jakaś ingerencja. Ja bym tego nie robił. Ja bym też tego nie robił, no bo to wtedy trochę podważa wiarygodność tego, że byłaby jakaś modyfikacja w tym, więc. Dobra, to słuchajcie, w takim razie więcej informacji na stronach, które wcześniej wrzucaliśmy tutaj linki. Dziękuję Wam bardzo i pamiętajcie, nawet jeżeli myślicie, że niekoniecznie to jest uznane, zostanie za słusznie, składajcie te protesty wyborcze, wysyłajcie Pocztą Polską, pamiętajcie, w Polsce wysyłamy Pocztą Polską i im więcej osób złoży, im więcej, ujmujmy się też za tymi, którzy byli pozbawieni prawa do głosowania, tak jak na przykład to było w Chile, w Peru, jak rozumiem w Indiach. To poproszę o kontakt, co tam było z tymi Indiami na Priva, dobra? Wenezuela, Afganistan, Korea Północna, czyli te osoby nie znalazły się w spisach wyborców, ale my, obywatele, możemy złożyć. Myślę, że na Helsińskiej Fundacji opracujecie taki wzór wniosku, żebyśmy my mogli, obywatele, w imieniu obywateli tysięcy, którzy zostali pozbawieni prawa tego głosu, złożyć taki protest? Opracuję? Czy Helsinki opracują? Dobra. Także monitorujcie, my będziemy na sieci obywatelskiej Urzędu Polska linkować, co się da. To chyba tyle. Dziękuję Wam. Rozmawiali z Wami Marcin Szwed i Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ja jestem Alina Czyżewska z sieci obywatelskiej Urzędu Polska. A w tle technicznie Katarzyna Batko-Tołucz, wiceprezeska sieci obywatelskiej Urzędu Polska, a cała inicjatywa jest taką inicjatywą grupy organizacji pozarządowych i różnych innych inicjatyw obywatelskich.
no, dbajmy o naszą demokrację. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.